konkretny projekt w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Grudziądzu zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Problem w tym, że ten temat wywołuje pewne kontrowersje. Odbyło się już posiedzenie komisji w tej sprawie. Były obecne osoby, które są chyba najbardziej zainteresowane powstaniem schroniska, takiego schroniska wybudowanego przez miasto lub spółkę komunalną, by zapewnić lepszy byt zwierzętom. My, Szanowni Państwo, pewne racje tych ludzi rozumiemy. Jesteśmy nawet głęboko przekonani, że można poprawić warunki lokalowe tych zwierząt, tych psów czy kotów, które również się tam znajdują i które przez miasto są utrzymywane. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy mogłyby ulec poprawie, jeżeli chodzi o takie schronisko typowo miejskie. Natomiast nie do końca rozumiemy pomysł, żeby to schronisko było powierzone, czy ta uchwała, by ją wykonać, było powierzone Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Chodzi o to, proszę Państwa, że na ten zakład, na tą firmę komunalną, spółkę zrzuca się już praktycznie wszystko. My tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, gdzie spółka powinna zajmować się przewozami pasażerów, do tego została powołana, by robić jak najlepiej, jak najsprawniej, w jak najlepszych warunkach, jeżeli chodzi o przewóz. Natomiast, proszę Państwa, już od pewnego czasu przecież my doświadczyliśmy tego, że radni musieli podjąć uchwałę o tym, żeby spółka zajmowała się odśnieżaniem. Proszę Państwa, żeby spółka zajmowała się oczyszczaniem miasta, żeby spółka zajmowała się prowadzeniem PSZOK-u. A teraz, proszę Państwa, dochodzi jeszcze jedno zadanie związane z prowadzeniem, czy z zapewnieniem opieki dla bezdomnych zwierząt. My oczywiście wiemy, że może i są jakieś pewne racje co do powstania takiego schroniska i nieraz w poprzednich kadencjach również do tego tematu się przymierzaliśmy, uważając, że miasto przekazuje zbyt duże środki finansowe na prowadzenie tego schroniska. Natomiast mamy ciągle duże wątpliwości co do tego, aby to robił Miejski Zakład Komunikacji. I jesteśmy głęboko przekonani, że te wszystkie informacje, które spłynęły do nas na komisji, te wszystkie obliczenia, no jeszcze nas nie uspokajają. Myślimy, że jest jeszcze w tym wszystkim jakieś drugie dno i chcemy poznać no, jeszcze kilka rzeczy, które no, trzeba będzie, które wpłyną na pewno na pewne rozstrzygnięcia, bo ten projekt trafi już na najbliższą sesję, proszę Państwa, co też ciekawe, na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, jakby to była naprawdę jakaś bardzo istotna kwestia. Oczywiście niepokoją nas też koszty, bo proszę Państwa, miasto, które jest zadłużone, który ma pewne problemy finansowe, teraz nagle będzie musiało w swoim budżecie znaleźć konkretną kwotę do zagospodarowania. Mówi się, że koszt wybudowania takiego schroniska to jest od 2,5 do 4,5 miliona złotych. W związku z tym no, budzi to nas pewien niepokój, a tak powiedziałem wcześniej, bardziej związany z tym, że konkretne zadanie dostanie Miejski Zakład Komunikacji. W związku z tym myślę, że ta kwestia przez radnych, mam nadzieję, że do sesji będzie jeszcze na tyle sprawdzona, żeby podjąć jak najbardziej dobrą decyzję w tej kwestii. Ja powiedziałem, że ja mam wątpliwości, wyraziłem to również na komisji, natomiast do dnia dzisiejszego nie mam żadnej pewności jeszcze, jak ja się w tej sprawie zachowam, jak ja zagłosuję. A tutaj, o co chodzi z tym drugim dnem? No właśnie, no, chcielibyśmy wiedzieć, no, dlaczego właśnie to Miejski Zakład Komunikacji ma ponosić to zadanie. Czy nie można by znaleźć jakiegoś innego rozwiązania, które doprowadzi do tego, że ostatecznie takie miejskie schronisko by powstało? Czy mamy dwie wątpliwości zasadnicze. Pierwsza jeszcze kwestia prawna też jest, bo poza utworzeniem tego schroniska być może racjonalny pomysł i uzasadniony i uprawniony, natomiast kwestia prawna jest taka, że wiemy doskonale, że zawsze schronisko było powierzane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w drodze przetargu. W zasadzie każde takie zadanie w pewnym zakresie przez gminę powinno być na podstawie tej ustawy, na podstawie ogłoszonego przetargu rozstrzygane, czyli najkorzystniejsze warunki finansowe, optymalne zarówno dla jednej, jak i do drugiej strony.
No niestety w tym przypadku to powierzenie zadania w trybie bezprzetargowym Miejskiemu Zakładowi Komunikacji no niestety budzi pewne wątpliwości. Czy jest to wszystko zgodne z prawem? Gdyby to dotyczyło oczywiście pewnego kontraktu związanego z przewozami organizowanymi dla ludzi, z tym, do czego ten zakład został powołany, tu nie ma żadnej wątpliwości. Ale działanie na szkodę MZK miało swoje miejsce już kilka lat temu. Pamiętacie Państwo, kiedy 3 najlepsze linie autobusowe powierzono prywatnemu przewoźnikowi? 4. 4 najlepsze linie autobusowe powierzono prywatnemu przewoźnikowi. Do dzisiaj oczywiście to negatywnie skutkuje na wszystko, dlatego że korzyści czerpie prywatny przewoźnik, a nie MZK. I to dzisiejsze działanie niestety jest próbą, powiem brzydko, napchnięcia budżetu MZK, który dzisiaj jest w potrzebie, bo tak to wygląda. Pan prezydent stara się znaleźć różne rozwiązania. Oczywiście angażuje do tego też i czynniki społeczne, wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy są oddani zwierzętom, którzy myślą o losie tych zwierząt, myślą jak najlepsze warunki. Oczywiście naszym zdaniem, my mamy takie wypracowane zdanie, że miasto powinno wybudować takie schronisko, natomiast podmiotem prowadzącym powinno być Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt lub jakaś fundacja i takiemu podmiotowi należałoby powierzyć takie schronisko, wtedy będziemy mieli na pewno pełne gwarancje, że warunki zarówno dla tych zwierząt, jak i dla osób, które by chciały czy dokonywać adopcji i tak dalej, tych zwierząt będą jak najlepsze, a los tych zwierząt będzie dobry i obsługa weterynaryjna, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to formuła ratowania budżetu MZK, które niestety co roku te koszty wzrastają, w ostatnich latach to 2,5-krotnie, te wydatki miasta wzrosły na MZK, także tutaj mamy do czynienia z jakąś taką szaloną polityką. Zresztą spadek przewozów, likwidacja linii, likwidacja kolejnych kursów, to też w drugą stronę to bardzo źle świadczy. To MZK jak gdyby przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje, natomiast doczepia się szereg różnych zadań, które mają być kołami ratunkowymi, jeżeli chodzi o finanse. Czy proszę Państwa, gdyby tak przeczytać projekt uchwały plus uzasadnienie do tego projektu, to tak naprawdę, szczerze mówiąc, trudno jest przekonać radnych, którzy tak naprawdę patrzą na firmę, którzy patrzą na pewne koszty, którzy patrzą na pewne efekty, by radnych przekonać do tego typu działań. Tym bardziej, tak jak radny tutaj powiedział, no mamy pewne wątpliwości. No przecież nieprzypadkowo, proszę Państwa, spółka zajmuje się tym, co powiedziałem na początku. Oczyszczaniem, odśnieżaniem, prowadzeniem przoku i teraz jeszcze prowadzeniem schroniska. Czy w jakimś tam sensie wybudowaniem go. No bo oczywiście mam nadzieję, że ostatecznie, gdyby już do tego doszło, to faktycznie grupa wolontariuszy, konkretne stowarzyszenia tym schroniskiem będą się zajmować. Ale na dzisiaj, proszę Państwa, to jest to, o czym powiedziałem. No, jesteśmy głęboko przekonani, że nie jest to przypadkowe i po prostu są potrzebne na gwałt pieniądze MZK. Bardzo dziwne, Panie Radny, jest to, że kiedyś, jak ja byłem w komisji rewizyjnej 8 lat temu, to koszt schroniska wynosił rocznie 100 tysięcy złotych, a obecnie 1 100 000. Dziwi ta kwota. 11 razy wzrosły koszty przez te 7-8. Znaczy, dlatego uważamy, że może w tym jest trochę w tym racji, tak, żeby zmniejszyć koszty, żeby miasto wydawało mniej pieniędzy na utrzymanie tego typu schroniska. Natomiast to jest może racjonalne, bo tak jak powiedziałem dzisiaj, my gdzieś też wcześniej poszukiwaliśmy możliwości, aby zmniejszyć środki finansowe, które są z budżetu miasta wydawane na utrzymanie tych zwierząt. No ale fakt jest taki, że jak na razie z roku na rok te koszty rosną.